Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Moonlighterka. Kochani, dzisiaj sobie będziemy szykować mniej więcej sprzedaż, którą tutaj mamy. Mamy od cholery itemów i myślę, że zaczniemy przygotowania powoli do właśnie naszego nowego bossa, którego ogarnęliśmy w poprzednim odcinku. I tak, kochani, najprawdopodobniej Moonlighter w niedalekiej przyszłości, bo dzisiaj odcinek wyjdzie 19 lipca. Ja go nagrywam w sumie za 3 godziny znów przed, ale to standardowo. Jak mi wychodzą drugie zmiany, tak właśnie nagrywam odcinki, bo się wcześniej nie chciało. Więc Moonlighter najprawdopodobniej na jakąś chwilę zostanie anulowany, może nie anulowany, a wstrzymany. To z takiego powodu, że po prostu wchodzi nowa gierka, którą będę chciał wam przedstawić, a myślę, że jest to dosyć taka gra, która pasuje doskonale pod mój kanał. Pewnie niektórzy z was już wiedzą mniej więcej, o czym mówię. No ładnie się to sprzedaje. Tak, te ceny sobie tutaj popatrzyłem mniej więcej, pooceniałem z cenami handlarza, tego tak poustawiałem już poza odcinkiem, ale wydaje mi się, że akurat są spoko te ceny. Wszystko się ładnie teraz sprzedaje. No, więc na pewno Moonlighter na razie będzie pas. Zobaczymy na jak długo. Mam nadzieję, że nie na długo. Dobra. Musimy wziąć jeszcze to. To. Tych kryształów w ogóle nie zabieramy, bo te kryształy nam się do enchantu przydadzą. Dobra, to też możemy zebrać. Tą glebę też możemy zabrać. Zachowany korzeń. Nie pamiętam, czy nam się to przydaje, czy nie. Pewnie by nam się przydało. Modyfikowane nasiona. Co to jest? Magnetyt. A możemy to też sprzedać. Dobra, zbierajcie to i tak. To mieliśmy chyba już zrobione po 400, tak. Mocne liście też po 450, nie, po 150. Malutko. To drzewko to myślę, że tak z tego co patrzyłem po cenie to około 1100 możemy dać. Proszę szybkości, nie pamiętam zbytnio ile to kosztowało. Coś koło dwóch chyba. Dobra, tu już mamy zrobione. Te naczynia, z tego co pamiętam, one jakieś chyba drogie nie były. Kurde, ale nie mogę sobie przypomnieć, ile one mogły kosztować. Dobra. Mniejsza. To już mieliśmy po 50, to sobie też weźmiemy. Czysty kwas. Też nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba około 400. No, nawet już go mieliśmy. No właśnie. Kryształy już są zrobione. Te grzybki były dosyć tanie, z tego co pamiętam. Magiczne drzewo. Kurde, nie mogę sobie przypomnieć. Muszę sobie jakąś listę zrobić. Ale też było chyba jakieś tanie. Przyznak dawa jeszcze możemy sobie wrzucić w sumie, bo ona była droga. Widzicie, tak jak na przykład w dungeonie Golema, łatwo było zapamiętać mniej więcej po ile to wszystko chodziło. Tutaj już takie łatwe nie jest. Tu już takie łatwe to nie jest. No, czyli coś za darmo sprzedaliśmy praktycznie. No trudno. Nie pamiętam wszystkich cen. No i tak sporo kasy sobie tutaj wyekspimy. Czy esencję świetną sprzedawaliśmy? Sprzedawaliśmy. Ostre liście? Nie sprzedawaliśmy. Ale po ile one mogły być? Kurde, nie pamiętam. Dobra, na razie sobie te liście odpuścimy, może sobie przypomnę. A tutaj tego też nie mamy. O kurde. Ale fertilizer był chyba po 1000 golda. 1000? Chyba 1000.
Chyba, że mi się coś popierdzieliło. To jest sprzedam za pół darmo. Nie, ale jak na razie ceny chyba są nawet w miarę. Trochę kajsu zrobić sobie jak spimy. Ewidentnie trochę wyekspimy. Pure acid. Acid, nie acid. Co? Liście za pół darmo? Dobra, wziąłeś to masz, jest twoje. Leśne owoce. Po ile to było? Nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Muszę sobie zrobić, kurde, chyba jakieś zapiski, bo potem to mnie naprawdę wykończy. Dobra, ten korzeń. Ten korzeń był chyba troszeczkę droższy, z tego co pamiętam. Tylko po ile on mógł być? Kurde, nie wiem. Dobra, na razie sobie to zostawimy. Tyle nam kasy starczy, niech oni to pokupują i potem sobie pójdę do handlarza i jeszcze ogarnę mniej więcej po ile to było. Sprzedać za pół darmo to nie jest szczyt mądrości. To drewno jeszcze możemy sprzedać, bo to pamiętam ile było. No i to było chyba na tyle tutaj stąd. Te korzenie sobie chcę tutaj ogarnąć. No i to też jest spoko. To już mamy po 1100. Nie no, kasa idzie, naprawdę dosyć mocno idzie. Jak się ogarnie ten sposób z handlarzem, naprawdę bardzo fajnie się zarabia. Saver +++, odblokowane osiągnięcie. Ponad 100 tysięcy wypełnione. Sprzedajemy ostatni przedmiot i zamykamy ten grejdałek. Dobra, sayonara wszystkim. Wykupiliście. Wynocha. Ile zdobyliśmy podczas tej sprzedaży? Czy my zdobyliśmy 101 tysięcy? Dobrze widzę? Tak. No. Ładnie poszło. Zobaczymy, czy my możemy w ogóle kupić cokolwiek. No nie wiem, czy my tą rękawicę ulepszyliśmy? Ja jej chyba nie ulepszałem. Czy ulepszałem? Ulepszałem ją. Czy ja już mam ją ulepszoną w tej chwili, tak? Tak. To było za 64 tysiące, więc może jakąś zbrojkę byśmy sobie ulepszyli. Oczywiście wszystko sprzedałem w pizdu. To mądre nie było. Ale jaki przedmiot posiadamy? Żadnego, rozumiem. Nie no, ten chyba. Czyli na ulepszenie potrzebujemy... A nie, my już mamy to ulepszone. To już mamy ulepszone. Do tych ostrych liści potrzebujemy. No to też bym to sprzedał. Tak już bym miał ze dwa przedmioty. I tak, korzenie, ostre liście. Dobrze, tych korzeni nie sprzedałem. To przynajmniej tyle. I cały czas ostre liście. Dużo ostrych liści. Potrzebujemy mega dużo ostrych liści. No to idziemy do dungeona. I idziemy to przefarbić, no. Ostre liście potrzebne. No i tak jeszcze wracając sobie do tej naszej rozmowy na temat serii Moonlightera. Moonlighter na pewno jeszcze będzie. Wy się nie musicie martwić. Ja Moonlightera bardzo lubię. Oś ty gnojku. Bardzo mi się przyjemnie w to gra. No tylko mówię, jest teraz taka seria, która jest dosyć modna na YouTubie. Czy modna, dopiero będzie modna. Też znów tak jak przy
przy nowych seriach bywa. Oczywiście niektórzy dostali grę szybciej. Zresztą nic nowego. Tak jest zazwyczaj. Ci mali mają najgorzej. Moim zdaniem trochę niesprawiedliwe, ale no cóż. Nikt nie mówi, że świat jest sprawiedliwy. No, więc powiem wam może, z czego będzie ta seria, bo niektórzy z was się mogą nie ogarnąć. Jak to? No jak to? Halo, gro, co ty robisz? Seria, kochani, będzie z gry Stray. Ja wiem, że ja dzisiaj taki jestem dosyć niedojebany, jeżeli chodzi o te rozmowy nasze, ale ja wstałem dosyć niedawno, godzinę temu, nawet nie całą. I to po nocy, więc musicie mi to wybaczyć. Notko, chyba czuję się jakiś chory jeszcze. Ale wszyscy chorują w mojej okolicy. To też może mieć na pewno jakiś wpływ. Więc tak, będzie ogólnie seria z kociej gry Stray. Uznałem, że to będzie dosyć takie spoko nawiązanie do naszego kanału. No bo jednak, jakby nie patrzeć, identyfikuję się z kotem na YouTubie. Myślę, że to może być fajne. Aha, okej. Nawet nie założyłem, że to był jakiś secret. Po prostu lazłem i spadłem. Ale jak ja to zrobiłem, naprawdę nie wiem. A tu można normalnie spaść, nie trzeba skakać. A ja skakałem jak baran. No dobra. No to nie przeszkadza, ale... tego kwasu tu jest od cholery. Czemu ty się świecisz? Zaraz on się świeci. No nie, zatruje mnie gnój. Jeszcze nie wziąłem potek. Nie wziąłem potiszek. Kurde faja, no. Aha. Ła! Nie! Umrę! Wąt gnoje. Nie. Tam już jest jeden bebzik. Dobra. A kto umarł, ten nie żyje. Kurde, a gdzie jest boss? Ostatnio dokonano niezwykłego odkrycia, które na zawsze zmieni reguły tej gry. W lochach odkryto naszyjniki. Aha, to już czytaliśmy. Dobra. Idziemy dalej. Tylko pytanie gdzie? Tu gdzieś na dół chyba, tak? Tu było zejście i tu na górę jeszcze jest jedno zejście. Dobra. Dało się bez straty HP nawet. Co prawda daleko nas to nie zaprowadziło, no ale... czasem też się tak zdarza. Ojej, nie lubię latających. Ty porąbańcu! 26 HP! Nie! O, są sharp. Sharp rudcy. Lifsy. Niech tu jeszcze będzie ich trochę? Oczywiście, że nie. Kurde. Nie, już nie ryzykuję chyba. Nie mam potek, wracamy. Wracamy w cholerę. Zwaliłem to. Totalnie to zwaliłem, nawet do bossa nie dorazłem. Możliwe, że tam już byłby boss i uleczyłbym się, ale wolę nie ryzykować. Czy ja mogę teraz coś ulepszyć? Na pewno nie to. No nie. Potrzebujemy jeszcze 6. Zobaczymy, po ile te liście u tego handlarza są. Czy się opłaca? Pewnie nie, ale... no. Z tego biomu. Dycha.
Dobra. Może nadrobimy. Dobra, panie handlarzu, ulepszamy się. Już pewnie teraz mi korzeni zabraknie, albo czegoś innego. Nie no, korzeni chyba mamy trochę. Tak. Więc 34. I budki. I bucisze. Ile mamy teraz HP-ków? 360. Jeszcze do 50 to jest 410, ej, no dobra. Zaczyna się robić fajnie. Zaczyna się robić fajnie, jeszcze bym sobie to zenchantował, tą broń naszą. Bo pewnie długo, długo jeszcze jej nie ulepszymy. Ognioodporne ubranie? Tego nie pamiętam. To po tu. No kurde, nie w tą stronę chyba trochę. Nie potrzebujemy potek, dużo, dużo potek. To jeszcze nie będzie w sumie nasza wyprawa główna, ale te potki jednak się przydają. Te potki się jednak przydają. I zamienię sobie rękawice na to, o, w ten sposób. Żeby to był mój set pierwszy. Mało kasy, ale myślę, że damy radę. Musimy też trochę pofarmić sobie... musimy trochę pofarmić tych żeli, żeby robić sobie lepsze potki. Bo ja ostatnio to sprzedałem jak debil. Nie sprzedałem, przepraszam. Zrobiłem potki jak debil. Chociaż mogę zrobić lepsze, co jest najlepsze. No ale cóż, no bywa tak czasem. Czasem tak bywa. Ale do tych grzybów to ja nie znoszę. Dobrze, udało się. Zabiliśmy go. To bez straty HP. No. Dobrze, tamten biom się odblokowuje. Mamy szansę na jakieś lepsze przedmioty. Może nawet na enchanty. Enchanty na nowe zbrojki. Jakby nie patrzeć, jak latamy tutaj. Możemy blokować sobie z innego biomu już coś. To stąd było to ognioodporne ubranie. Tylko nic z tego zbytnio nie było, to była tylko jednorazowa komnata. No tak trochę średnia, ale trudno. No trudno. Dobra, poumierali. Teraz idziemy może w górę. Zazwyczaj idę w lewo. Teraz pójdziemy w górę. Pyk. Nawet się nie zdążył jarnąć, że coś go zabiło. O, tu jest secreto, secreto. I oczywiście w secreto nic nie ma. Patyk do rozwalenia. Świetnie. Świetny secret, kurde. Świetne. Następny, proszę. Co to za cheatowanie? Co to za wallhacki? Co to za wallhacki? Na kurde, po śmierci żeś poleciał. O nie, leci. Długo nie polecisz. And here we go again. Lecimy dalej. Kolejny secret? Tak często to secretów jeszcze nie było. O nie. Oh no. Anyway. No dobra, próbujemy. Nie będę tych grzybów. Byście musiałem jeszcze dostać. Dobra. Jadło. I to też jadło. To jeszcze był lamik. Wytrzymaj, aby otworzyć, okej.
No, bym tak powiedział, że 2 na 10, no. To takie mocne 2 na 10. Czyli jak zwykle wybrałem złą ścieżkę do bossa. Nic nowego. Nawet mnie to nie dziwi zbytnio. A co, taki samotny w pokoju, nikt cię nie lubi, przyjacielu? Dobra, tutaj co czytaliśmy. Nie, teraz to się naprawdę przyjemnie tłucze. To się teraz przyjemnie tłucze. To tak, już zbytnio nie mam miejsca w inventory. Ile teraz kosztuje? 4000. Potem będzie kosztować 7. No dobra. Drodzy sobie ogarniemy może jakąś kasę, ulepszenia sprawdzimy. Tak dużo już byśmy nie uzbierali. I tak dużo już byśmy nie uzbierali na pewno. Więc w sumie co za różnica. Idę zobaczyć, po ile ten enchant chodzi. Ja sobie tą broń ulepszył. Bo my troszeczkę kulejemy na te obrażenia. Dobra. Zaklinanie. 32 tysiące. Trochę dużo. Więc jedyną możliwością jest to, że po prostu sprzedamy trochę rzeczy. Znów, po raz kolejny. I jakoś to ogarniemy. No okej. Co my tu mamy? To możemy sobie wziąć. To możemy odrzucić, bo to jest nam niepotrzebne. Kurde, nie pamiętam, ile te garnki kosztowały. No niby mogę pójść sprawdzić, ale... ale mi się zbytnio nie chce. Dobra. To znamy na pewno cenę. To było po 400. To było po 100. Jakieś takie tanie nie było. Stoi 1100. Jakoś powoli uzbieramy może. 5,5. Słoma. Kurde. Czy ja w ogóle słomę widziałem? Ciekawe. Nawóz już mieliśmy, bo to jest po 1000. Kurde, ten pot mnie interesuje. Naprawdę... nie pamiętam. To było chyba około 600 golda, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje, co najwyżej będę płakał i będę szybko ściągał przedmioty z zakupu. Tak też może być. Jakieś przedmioty kolejne mamy. Tą starą bulwę to już możemy chyba nawet ściągnąć, nie? To było po 2200 chyba nawet. To już to nie jest potrzebne, z tego co pamiętam. No jeszcze fertylizera możemy zabrać. No więc tak, dzisiaj będzie taki dosyć odcinek przygotowywawczy. O! Złodziej. Nie dam ci korzeni zabrać. Wynocha stąd. Won. No kurde! No LT kliknąłem. Zajebał mi bulbę. Ręce powinni upierdalać. A nie, tak kraść pozwalają. No ale jestem zły. Jestem zły jak cholera. Klikałem, naprawdę. Ta gra ma z tym problem, ewidentnie. Może tą bulbę. Dobra. Sporsy. No to naczynie, kurde. Nie wiem, czy nie zaryzykuję zaraz. Chyba zaryzykuję.
No serio, nie pamiętam. Mamy te owocki może? Mamy owocki. Owocki też były dosyć drogie, bo one około dwójki kosztowały. Mamy ich więcej? Nie, mam jeszcze fertilizer. Ostre liście? No, w sumie już nam nie jest to potrzebne. Fertylizerek. Tylko nie pamiętam, ile one kosztowały. Owoce leśne koło dwójki. Więc nawet, jeżeli chodzi o cenę. Asset mamy oczywiście już zapisany, więc jest fajne. Nadal boli mnie ten kurde to naczynie. Strong leaves to chyba, znaczy strong, sharp leaves to chyba weźmiemy, wystawimy sobie za 400. Jakieś drogie chyba nie były, ale nie jestem pewien, co najwyżej, no albo będziemy mieć za darmo, czy oni będą mieć za darmo. Albo będziemy jeszcze raz wystawiać. To właśnie w tej samej cenie chyba co ta woda. Życiodajna. Jak dobrze pójdzie, to może dwa razy na to ulepszymy to ubranie. A to by było już fajne. Dobra. To ostatnie było chyba za tanio, więc ja bym sobie to na 60 ustawił. Zmodyfikowane nasiona. Kurde, nie... Czekajcie, bo ja chyba... Chyba pamiętam, po ile to było. Grzyby na pewno były tanie. To około 900, ale pewnie też nie jestem. A grzyby były bardzo, ale to bardzo, bardzo tanie, chyba coś około 80. Naprawdę, to była lipa straszna. Coś około 80. Dobra, tego pota, no... Wystawiłbym, no. O Jezu, nie to. To za 60 wystawmy. Za drogo? Ooo. Czyli co, te listki jednak nie były po 400? Dobra, macie za 300. No problem. Mamy coś jeszcze ze sprzedaży, no tylko te galaretki na potki. Ale to nas nie interesuje nawet, czy do sprzedaży. Czy możemy to sprzedać? I tak. Tutaj mamy te kryształki, je też możemy w jedno miejsce wziąć. Galaretek trochę się uzbierało. Tych galaretek trochę się uzbierało. To sobie ogarnimy w jedno miejsce, żeby to było dosyć widoczne. No widzę, że tych czerwonych galaretek troszeczkę mniej jest. I to mnie martwi. No, czyli po 300 listki się sprzedały. Nie chciałem to. Oddaj. Mamy cenę. Tu też mamy cenę. Płatki były po 110, aha. Czyli już cenę mieliśmy. No i to też. Wstawmy te sporsy po 80. Z tego co pamiętam, te zarodniki były bardzo tanie, po 50 chyba. Po 40 nawet.
Ty, babcia! Halo! Czy ty wziąłeś za darmo to? Co za żmija? Babcia, to może taka wstępu do sklepu. Nie no kurwa, świetnie. To jak ja będę czekał teraz w Biedronce w kolejce i będę długo czekał, to ja sobie po prostu wyjdę i wezmę za darmo. Dobry pomysł. Świetne rozwiązanie gra. Ja pierdzielę. Co za ludzie. No nie mówcie, że te grzyby są za drogie. Dobra, macie po 60 nawet. No, ta teraz interesuje, jednak zarodniki zadania wystawiłem. No mniejsza. Mniejsza większość, no każdemu się może pomyłka zdarzyć. Wszyscy? Wszyscy. Zamykamy ten pierdziennik. Idziemy się jeszcze ulepszyć. Ile mamy stylów? Jeden styl. Niestety korzeń nam zarąbali. A babuszka nam tkankę roślinną zarąbała. Dobra, chodźmy się jeszcze ulepszymy. Dobra, zaklinanie. Chcemy ulepszyć broń. Tak. Nawet dwa razy. A nawet trzy razy. Dobra, jesteśmy biedni jak mysz kościelna. I nie możemy już ulepszyć rękawicy. 225 DPS, czy to jest masakra? Ale my będziemy tłuc. Nie tym. Tym. Pyk, pyk, pyk. Dobra, kochani, w następnym odcinku postaramy się zrobić bossa. A tymczasem trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. I widzimy się pewnie dopiero za jakiś czas. Chyba, że wam przeplotę jeszcze tego bossa w międzyczasie z innymi odcinkami ze Stray. Ale to zobaczymy. Trzymajcie się. Hej, hej.